Piąteczka! Piąteczka! Sukces! Sukces! Piąteczka! O, czekaj, sorry, bo sukces dzwoni. Halo? A, już na wizję wchodzimy. A, dobra, pa. Cześć, witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek programu Biznes 2.0, czyli tego programu, gdzie zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. Wiemy, a przynajmniej powinniśmy to wszyscy czuć pod skórą, że żeby zarabiać więcej, żeby osiągać tak zwany górnolotnie sukces, trzeba coś więcej wiedzieć, trzeba coś więcej umieć, trzeba być po prostu bardziej ogarniętym, bo to o to chodzi. Niektórzy mają jakieś naturalne umiejętności biznesowe, aczkolwiek jest to grubymi nićmi szyte. Większość ludzi, jakich znam, którzy mają jakiekolwiek sukcesy, nie tylko finansowe, ale też inne, no to dlatego, że coś w tym kierunku zrobili, czyli wyedukowali się, czegoś się dowiedzieli. I to nas naturalnie prowadzi do dziedziny rozwoju, rozwoju osobistego, coachingu. No i tutaj są to ciekawe dziedziny, które jednocześnie mogą tyleż pomóc osiąganiu sukcesu, co zaszkodzić lub nawet uniemożliwić komuś takiego sukcesu osiągnięcie. I dzisiaj nie będziemy ekstremalni zbytnio, co oznacza, że ludzie, którzy myśleli, że a, to będzie odcinek, w którym dojadą coaching, wyzywają i tak dalej, najlepiej jeszcze personalnie jakieś konkretne osoby, zdelegalizować coaching, rozwój osobisty, precz. Nie, nic takiego nie nastąpi. Natomiast z drugiej strony, także fani rozwoju osobistego nie muszą się tu specjalnie bać, ale z drugiej strony, no nie będziemy też mówić, że rozwój osobisty wszelaki i coaching to są same kolorowe kwiatki, bo tam są takie rzeczy, przed którymi trzeba po prostu przestrzec. Dziś będę przestrzegać Was przed rzeczami z rozwoju osobistego, które stricte w pieniądzach są przeszkodami, bo są różne dziedziny życia, coachingi i różne inne metody zajmują się związkami, wychowaniem dzieci, nauką i tak dalej. My się tutaj skupiamy oczywiście na biznesie, na pieniądzach, na tym, jak robić większe pieniądze i mieć więcej, bo to są dwa różne zagadnienia swoją drogą. No i dobra, więc kilkanaście rzeczy, na które należy bardzo uważać, jeżeli interesujesz się coachingiem, rozwojem, czytasz książki rozwojowe i tak dalej, chodzisz na szkolenia, bardzo dobrze. Natomiast są tam takie płotki poustawiane, że jak ktoś ich nie przeskoczy, to zostanie mocno w tyle. Więc o tym należy pamiętać i dlatego dzisiaj przygotowałem Ci 13, taka szczęśliwa liczba, 13 rzeczy, na które bardzo trzeba uważać w świecie rozwoju. Przerobiłem je, część z nich, w sumie większość, chyba nie wszystkie, na własnej skórze, w część z nich, część z tych błędów czy pułapek sam się dałem w nie wpuścić. Natomiast na szczęście no szybko zauważyłem, czasem mniej szybko, że coś tam jest nie tak i dlatego postanowiłem przestrzegać. Pierwsza rzecz, która mi się nie podoba w świecie rozwoju osobistego i coachingu, w ogóle to jest ciekawa rzecz, że coaching w Polsce znaczy coś innego niż gdzieś indziej na świecie. Bo w Polsce facet, który wychodzi na scenę i mówi, to jest coach. A coaching, ja pamiętam na studiach psychologicznych, polegał na tym, i miałem takie sesje coachingu, mi robiono, po paru latach ja zacząłem robić innym, że to polegało na tym, że siadają dwie osoby i jednak jest coachem drugiej, czyli zadaje pytania określonego typu, czyli co by się musiało stać, żebyś na przykład przestał wątpić w siebie, albo jaki następny krok mógłby Cię przybliżyć do Twojego celu. Czyli były pytania, trzeba było kminić, odpowiadać, tak wyglądał coaching. A teraz w Polsce, bo to chyba tylko jest fenomen polski, że ktoś, kto wychodzi na scenę i gada do kilkuset osób, to jest coach. Niektórzy nawet w komentarzach piszą, że ja jestem coachem. No coach, ja może na coachu siedzę, na kanapie, ale no nie, ja jestem gościem, który gada tutaj, co oznacza, że, no nie wiem, no, mówcą publicznym? Chyba tak. Natomiast no nie coachem, bo żeby być coachem, to trzeba robić coaching. No ale już nieważne, bo teraz te nazwy się zmieszały i dzieją się dziwne rzeczy. Natomiast to, co jest pierwszą rzeczą niebezpieczną w świecie rozwoju osobistego, to jest przekonanie, wszystko zależy ode mnie. Czyli całe moje życie zależy ode mnie, łącznie z tym, że to przechodzi w taką buńczuczność, w takie poczucie wyższości, że znam osoby, nawet ostatnio jeden taki muzyk, którego tam obserwuję, spełnił jakieś swoje marzenie, bo zawsze marzył, żeby nagrać piosenkę z jakimś jeszcze bardziej znanym muzykiem. Celowo unikam tutaj nazw, bo nie chcę nikogo personalnie, bo to są słabe rzeczy. No i napisał, że w końcu udało się coś, co sobie zapisałem tam 7 lat temu na kartce. Nagrywam właśnie kawałek z tym i z tym muzykiem. Fuck everyone. No i
ja to czytam i taki niesmak, nie? Że na zasadzie ja kontra cały świat i wszyscy mi chcieli utrudnić i po prostu wszyscy kłody pod nogi i w ogóle tylko ja to zrobiłem, nie? Czyli tam nie było na pewno nikogo po drodze, on nie ma żadnego menedżera, żadnego pomocnika, nikt mu nie obsługuje maila, żadna wytwórnia nie pomaga mu osiągnąć kariery. Na pewno on stał pod domem tamtego muzyka, z którym się chciał zgadać na wspólny utwór, bo nikt mu nie dał numeru, nikt go nie polecił, no nic się po prostu nie wydarzyło, on to wszystko sam. I to jest standard rozwoju osobistego niestety często, że wszystko sam, ja osiągnąłem sukces, wszystko sam zrobiłem, wszystko sama osiągłam. Jak ja czytam takie rzeczy, albo gdzieś na Instagramie się widzi takie hasła, żygać się chce, ponieważ to nie jest prawda, dlatego się żygać chce. To, że ktoś w siebie wierzy i wie, że ma duży udział w swoim sukcesie, bardzo dobrze. Oczywiście tak jest. Natomiast po pierwsze, trzeba mieć trochę farta. No to jest brutalne, ale tak jest, bo widzisz, ja sobie to mogę kozaczyć, opowiadać w Bentleyu o biznesach i tak dalej, ale jakbym urodził się w Pjongjangu, w Korei Północnej, to bym tak nie kozaczył, no. To bym siedział potulnie w kamieniołomie i bym wydobywał kamyczki. I by się skończyło, więc czy ja wybrałem, gdzie się narodzę? No, tu by trzeba wejść już w filozofię, bo nie wiemy tego. No ale zakładając, że nie, no to jednak... No jest handicap dość duży, ułatwienie takie, że faktycznie fart jest potrzebny. Czasem wchodzisz w jakąś branżę i przypadkiem ktoś otwiera fabrykę rękawiczek i przypadkiem miesiąc później jest pandemia i zarabia się miliardy. No ale no nie wiedzieli, nie przewidzieli, akurat tak trafiło, a ktoś inny wchodzi w inną branżę, czyli otwiera siłownię i potem się okazuje, że rząd siłą zamyka te siłownie, ponieważ mogłyby, nie daj Boże, poprawić ludziom zdrowie i zmniejszyć liczbę ofiar, a chyba nie o to nam chodzi w tym całym marketingu. Także tak to wygląda. W związku z czym wszystko samemu? Nie, tak nie działa. Jest coś takiego, co Covey w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania nazwał interdependencją. Czyli to oznacza, że ludzie przechodzą przez 3 takie etapy. Najpierw uważają, że są ofiarami, czyli nic nie zależy ode mnie, życie mi się przydarza, ojej, ci mnie okradają, tamci mnie wykorzystują, ci mnie zdradzają, ci mnie biją. No i takie jest życie ofiary, które jest samospełniającym się proroctwem, no bo jak uważasz, że na nic nie zasługujesz, to tak też traktujesz cały świat i cały świat tak właśnie traktuje ciebie. Prosto. Później człowiek na przykład idzie na szkolenie z rozwoju, czyta jakieś książki, zaczyna się rozwijać i mówi, dobra, jednak dużo zależy ode mnie. Na przykład czyta książkę Nawyki 2.0 Macieja Wieczorka, którą kupił na ekspertia.com.pl z linka pod tym filmem. I myśli sobie, dobra, czyli jednak mogę zmieniać swoje nawyki, mogę zmieniać swoje życie, no ale często tak jest, może zawsze nawet, bo to też chyba droga do złotego środka prowadzi przez ekstrema, więc może to jest naturalny proces, niemniej jednak warto uważać, no bo właśnie tak jest często, że a dobra, to teraz wszystko ja po prostu, ja tu jestem królem świata i świat się ma dostosowywać. No i jeżeli mamy odpowiednią dojrzałość, to dochodzimy na trzeci etap, czyli interdependencji, czyli że bardzo dużo zależy od nas i tak samo bardzo dużo zależy od innych ludzi, od szczęścia, być może od siły wyższej tak zwanej i to wszystko jak ze sobą będzie współgrało, to wtedy będzie tak zwany sukces. Wtedy zaczniemy zarabiać więcej, nasz biznes wyjdzie, zaczniemy znajdować lepszych ludzi na przykład i tak dalej, także... To jest właśnie współzależność. Więc no, przerobiłem trochę milionerów i nawet 2 miliarderów na kanapie tego samochodu, czyli na coachu. I nikt z nich nie powiedział, osiągnąłem sukces samemu. Ja mam wrażenie czasem, że tacy celebryci tak mówią. Osiągnąłem sukces samemu, bo oni są tacy piękni, patrzą w te swoje czarne lustro i są tacy fantastyczni. Ale tacy milionerzy skażeni ciężką pracą i zapierdzielaniem po parę lat w garażu, to oni mówią, mam świetnych menedżerów, mam świetny zespół, genialną ekipę, nawet ochroniarza mamy świetnego przy wejściu do firmy i tak dalej. Takie rzeczy padają z ust tych ludzi. Bo oni sobie... To nie jest gra pod publiczkę, że a ja tak powiem, bo to będzie wtedy fajnie brzmiało, ludzie się poczują docenieni. Nie, to jest zwykłe ocenianie faktów, no. Tak jest, bez tego nie byłoby najmniejszych szans. Więc nie ma czegoś takiego jak sukces w pojedynkę. Nawet jeżeli ktoś sam jest na szczycie tak zwanym swojej firmy, czyli albo prowadzi jednoosobową działalność, albo nawet prowadzi spółkę, ale taką, wiesz, z kimś, kto wcale nie działa w tej spółce, czyli realnie jesteś sam i tylko zatrudniasz ludzi, czyli nie masz takich faktycznych wspólników, to i tak osiągasz sukces w ekipie. Bo ci wszyscy ludzie, których zatrudniasz, którym płacisz, to bez nich byś se co najwyżej tyłek mógł podetrzeć swoimi marzeniami. No takie są fakty. W związku z czym
biznes, tak jak piłka nożna, to jest gra zespołowa i jeżeli ktoś wygrałby Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i powiedziałby, sam to osiągnąłem, to należałoby mu się dać w pysk, bo to nie jest prawda. No i już, więc uważaj na takie ryzyko, ponieważ taka buńczuczność nie tylko jest fikcją, ale też ona utrudni ci zarabianie pieniędzy, no bo ludzie będą to widzieli, więc będą na ciebie źle reagowali, bo na takie osoby się źle reaguje, bo to nie brzmi dobrze, ludzie się nie będą chcieli z tobą pracować, no bo jak nie będziesz ich umiał docenić, zauważając, co oni robią, no to coś im się odechce, będą woleć działać z kimś, kto widzi, że ich praca jest potrzebna, a nie, że o, bo się trafili, no to już muszą być. Także to realnie utrudnia osiąganie sukcesu, tego typu podejście. W dodatku może prowadzić do depresji, no bo potem przychodzi życie tak zwane i tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, życie przedsiębiorcy to jest jakby się EKG zepsuło, albo jakby truskawkę wrzucić do Thermomixa. Tak wygląda to mniej więcej. I dlatego coś się zaczyna dziać, coś nie pasuje, twoja branża upada, przychodzi rząd z karabinami do siłowni, co ostatnio się wydarzyło w kilkunastu miejscach w Polsce. Przypadkiem oczywiście w tym samym czasie państwowa jedna firma ogłosiła, że będzie otwierała państwową sieć siłowni, także śmiesznie. W każdym razie dzieją się różne rzeczy, których nie jesteś w stanie przewidzieć, bo to są rzeczy, których nikt nie przewidzi. No i co? I wtedy człowiek z takim podejściem, że wszystko zależy ode mnie, zaczyna sam na siebie wjeżdżać. Czyli to ja źle zawaliłem, ja tego nie przewidziałem, ja dałem ciała, czyli jestem beznadziejny, bo się mogłem na to przygotować, bo biznes mi upadł i tak dalej, bo czemu ja zbankrutowałem i jedzie z tym koksem. No i jeszcze sam sobie dowala, czyli w okresie prosperity on jest übermensch, on jest nad ludźmi, a w okresie nad człowiekiem on jest, a w okresie jak nie idzie, no to on jest pod człowiekiem. Ja pierdzielę. A trzeba tak robić? Moim zdaniem nie trzeba i można zrozumieć, że wiele zależy od nas, ale nie wszystko zależy od nas. Nie jesteśmy odpowiedzialni za 100% naszych sukcesów i za 100% naszych porażek też nie jesteśmy odpowiedzialni. I już. Dlatego potrzebujemy zespołu, potrzebujemy ludzi, potrzebujemy doceniać tych ludzi, potrzebujemy działać wspólnie i wtedy będzie to działać. Także to jest bardzo ważna rzecz. Druga rzecz. Jeszcze przy tym może dodam jeszcze, że takie osoby uważają, że cały świat ich hejtuje. Że wszyscy ich hejtują, po prostu wszyscy są wrogami, tylko oni są sami pojedynczy na tym świecie, którzy chcą osiągnąć sukces. To się trochę wiąże z tym, że hejt rzuca się w oczy bardziej, co oznacza, że jak ktoś na przykład zrobi materiał choćby na YouTube'a i dostanie 100 łapek w górę i 4 łapki w dół, to i tak zobaczy bardziej te 4 łapki w dół, bo to jest takie bardziej osobiste. Zresztą to nawet w komentarzach jest ewidentne takie, że jak ludzie piszą dobre rzeczy, to mówią dziękuję, fajny materiał, o, miło. No, takie ogólniki, a jak chcą coś zhejtować, to napiszą 4 linijki, co im się dokładnie nie podobało, albo nawet nagrają film, który cię jedzie. I to jest standard. Ale to nie zmienia faktu, że hejterzy, mam taki film, hejter to patologiczny człowiek, polecam obejrzeć, hejterzy to są nieudacznicy. I dobra wiadomość jest taka, że ich jest mniejszość. Mimo, że oni się bardziej rzucają w oczy, to ich jest mniejszość. To jest jakaś mała grupka ludzi i tyle. Natomiast często ludzie rozwoju, którzy jeżdżą na te szkolenia, to tam jest właśnie taka gloryfikacja tego bohatera walczącego z hejtem. Wszyscy mnie hejtują, ale ja się nie dam, fuck everybody, ja tu osiągnę sukces. No nie, większość ludzi chce dla ciebie dobrze. Ja wiem, może w rodzinie masz kogoś, kto trzyma kciuki za twoje niepowodzenie. Na pewno w internecie takie osoby się znajdą, zwłaszcza te, które cię nie znają i cię w życiu na oczy nie widziały. No tak jest po prostu, no. Albo masz jaja, te metaforyczne, i robisz swoje, albo nie masz i się poddajesz, ale pamiętając, że to jest malutka grupa ludzi. A nie tam, że wszyscy wszędzie. Także pamiętajmy, nasz sukces nie zależy tylko od nas, nie da się osiągnąć sukcesu bez zespołu, nie ma takiej opcji, w pojedynkę, działając jako samozatrudniony tak zwany, nie będziesz mieć świetnych rezultatów. Będziesz mieć zawsze pracy potąd i pieniędzy, czasem może nawet przyzwoitą ilość, ale w większości przypadków ledwo to będzie wystarczało. Także jest to marna droga. To, co trzeba zrobić, to zrozumieć interdependencję, czyli tą międzyzależność, że potrzebujesz ludzi, potrzebujesz współpracy z innymi, potrzebujesz nawet czasem dogadywać się ze swoją konkurencją, żeby nie była twoją konkurencją, tylko żeby może robić coś wspólnie. Druga rzecz w temacie rozwoju to jest prawo przyciągania. Tutaj mam zastrzeżenie jeszcze więcej. Prawo przyciągania wesoło obiecuje nam, że jak my tylko będziemy myśleć o tych rzeczach, które my chcemy, to wybieramy je z katalogu świata i one do nas będą przychodzić. Znajdą się właściwi ludzie, właściwe miejsca i właściwe pieniądze, żeby to wszystko osiągnąć. I ogólnie
to w sumie historia każdego człowieka sukcesu trochę tak wygląda. W sensie ludzie, którzy mają sukces ten tak zwany, powiedzą wam, że faktycznie, no tu spotkałem gościa, który później okazał się, że stracił pracę, więc ja go zatrudniłem u siebie i się okazał genialny po prostu. Odmienił moją firmę i razem osiągnęliśmy sukcesy, a to się wydarzyło na siłowni. A tego dnia miałem tam w ogóle nie iść, ale akurat poszedłem, bo termin mi zmienili. I nagle wszystko się zmienia. Tak w życiu bywa. Natomiast idea prawa przyciągania jest, że znowu w zasadzie cofamy się do punktu pierwszego, że to wszystko zależy od ciebie. Czyli że ty se siedzisz i teraz przyciągasz jak magnes te wszystkie rzeczy. Idea prawa przyciągania jest również bardzo płytka, ponieważ ona polega na tym, że ty masz dostać od życia to, czego ty chcesz. Natomiast gdybyś był bardziej dojrzały, to byś wolał dostać od życia to, czego potrzebujesz. A bardzo często te dwie rzeczy to są inne rzeczy. Na przykład ja, jak niektórzy z was wiedzą, w pewnym momencie swojego życia, dzięki między innymi błędom, które łyknąłem w rozwoju osobistym, narobiłem sobie długów na milion. Ale nie winię rozwoju osobistego, bo nie jestem socjalistą, żeby winić cały świat, a nie siebie. Tylko wiem, że źle zastosowałem te rzeczy, nie byłem uważny. Milion długu. No i co? A stosowałem wtedy prawo przyciągania cały czas, bo mocno w nie wierzyłem w tym czasie, a nie przyciągałem długu, nie myślałem o długach, byłem mega optymistyczny, tak jak Amerykanin. Szczerzyłem zęby cały czas i wszystko się uda i tak dalej. Nawet jak schodziłem na dno, to powtarzałem, że wszystko jest super, sam siebie okłamywałem. A nie działało, dalej nie działało, dalej przyciągałem złe rzeczy. Więc nie myślałem o długach wcale, nie wierzyłem, że mogę mieć kiedyś długi, mimo to popadłem w te długi, no to jak to jest możliwe? Jak leciałeś samolotem, kojarzysz, były kiedyś takie coś jak samoloty, tam się wsiadało, takie lotniska były i można było latać. W każdym razie, no to na lotniskach, jaka jest atmosfera na lotnisku? Niby wszyscy lecą na wczasy, ale atmosfera jest niesympatyczna, bo raz jest ta kontrola bezpieczeństwa, rzekomo bezpieczeństwa, bo to bardziej o inne rzeczy chodzi, ale już zostawmy to. Więc to nie jest sympatyczne, trzeba ściągać buty, paski i tak dalej. A później jest samolot, który to zazwyczaj, jeżeli to nie jest prywatny odrzutowiec, no to nie jest to nie wiadomo jakie przyjemne doświadczenie. Jest ciasno, nie ma się gdzie ruszyć i tak dalej. No widoki czasem są, no ale to pod warunkiem, że trafiłeś przy oknie. Także no... Więc atmosfera jest gęsta, można powiedzieć, na lotnisku. Ktoś nawet robił badania, czytałem takie coś, że chyba 76% ludzi podczas lotu chociaż raz myśli, że spadniemy. Ja jestem w tej grupie oczywiście, bo nie lubię latać, nienawidzę wręcz, no ale czasem trzeba. W każdym razie, no to ja się pytam, albo ja się cieszę, że prawo przyciągania nie działa, bo jak ja tu lecę, i wiem, że 76% pasażerów, czyli z 200, powiedzmy 152 osoby, myślą o tym, że spadniemy, no to kurczę, to już dawno powinienem być martwy. I ty też, jeżeli kiedyś leciałeś samolotem. Także, a już zwłaszcza jak na przykład się zaczynają turbulencje, wali ostro, no to wtedy taka jest pierwsza myśl, bo wiadomo, no pilota to nie rusza, stewardesy też, bo oni to mają ciągle, codziennie, ale ktoś tam lata raz na ruski rok, to dla niego to jest takie doświadczenie niesympatyczne, przykre wręcz, że tak telepie. No i co? I wtedy jest ta myśl. I nagle kilkadziesiąt osób naraz myśli o tym, że być może spadniemy. To czemu nie spadamy? No dlatego, że to tak nie działa. Po prostu. Jasne, być może za jakiś czas nauka odkryje, no fizyka kwantowa dużo rzeczy odkrywa, ciekawych, że faktycznie myśli być może są bardziej fizyczne niż nam się wydawało i tak dalej. Niemniej jednak, no to nie o to chodzi. Zwłaszcza, że jest element taki w prawie przyciągania, jak nie wierzysz, to przeczytaj sekret, ja czytałem parę razy. Jest tam coś takiego, że żeby przyciągać dobrze, trzeba się dobrze czuć. I to już jest największa bzdura ever. Otóż, spójrz na premiera tego pięknego kraju. To jest człowiek, który się w życiu nie uśmiechnął. To jest człowiek, który o szczęściu nie wie nic. A czy on ma sukces? Moim zdaniem tak. W sensie, zdominował całe społeczeństwo, zamknął je, robi swoje, realizuje swoje plany finansowe. Jak zostawał premierem, to podobno miał już 5 milionów złotych na koncie, będąc wcześniej dyrektorem banku. Teraz nie wątpię, że ma znacznie, znacznie więcej. Czyli w jakimś sensie, to jest program o pieniądzach, więc gadamy o sukcesie finansowym, w jakim sensie on ma, w tym sensie zdecydowanie ma sukces. Ma ogromny sukces. Ale pójdźmy dalej. Steve Jobs, świętej pamięci, czy to był człowiek, który miał dużo dobrych emocji? Chodził po prostu, przytulał ludzi, jesteście wspaniali, cieszę się życiem. Nie, to był wieczny frustrat, który ciągle klął, który był wiecznie niezadowolony, na wszystkich krzyczał, każdy mu przeszkadzał i był podłym burakiem, no.
ale świetnym, genialnym przy okazji przedsiębiorcą. Chociaż w mojej definicji to się nie mieści, bo w mojej definicji świetny przedsiębiorca to jest taki, który bierze wszystkich na pokład i się wszyscy razem bawią. Ale już nieważne. W każdym razie, idąc prawem przyciągania, ten gość powinien przyciągnąć wszystko, co najgorsze. Oczywiście fan prawa przyciągania teraz wyskoczy zza drzewa i powie: no i przyciągnął raka! I zmarł. Dobrze, to jest prawda. No to, ale to czemu nie przyciągnął bankructwa? To przyciąganie wybiórczo działa, że jak dziś mam złą emocję, to mój system przyciągania wybiera, że teraz nie przyciągam bankructwa, tylko teraz przyciągam chorobę, a jutro będę przyciągać rozstanie, na przykład z bliską osobą. No, bez sensu, tak to nie działa. Wielu znam przedsiębiorców, którzy mają wielki sukces finansowy i na przykład nie radzą sobie z emocjami. Niektórzy piją za dużo, niektórzy pracują całą dobę, bo jakby przestali, to by nie wiedzieli, co mają robić. Niektórzy się rozwodzą czwarty raz właśnie i tak dalej. W związku z czym czują się źle, a ich firmy zarabiają dziesiątki milionów. Znam też wielu ludzi, którzy są lekko duchami, czują się cały czas dobrze, czyli powinni super przyciągać. Klepią biedę, ledwo wiążą koniec z końcem, ciągle mają jakieś problemy. Oczywiście podchodzą do nich pozytywnie, czyli że dam radę jakoś to rozwiązać. Ojej, trudno, moje dziecko się do mnie nie odzywa od paru lat, bo się rozwiodłem i tak dalej. I mnie teraz nienawidzi. O, właśnie przyszedł komornik, zabiera mi dom. No ale przynajmniej mam tlen i wodę. To jest oczywiście świetne podejście do takiego zachowania szczęścia, jak najbardziej. Niemniej jednak mówimy teraz o teorii pod tytułem trzeba się dobrze czuć, to wtedy dobrze przyciągasz i bogactwo, sukces i zdrowie do ciebie przychodzą. No nie do końca. To z tym zdrowiem to jeszcze jest najbardziej logiczne, bo jak się czujemy źle, to wytwarzamy kortyzol, hormon stresu, to nam osłabia układ immunologiczny. No i faktycznie łatwiej jest nam na coś zachorować. Dlatego lockdowny, kraje z lockdownami mają największą ilość ciężkich przypadków COVID-ów i innych chorób, największą ilość nadmiernych śmierci, no bo jak całe społeczeństwo jest ciągle w stresie, ktoś traci pracę, ktoś traci biznes, no to nie dziwota, że ludzie później sobie nie radzą z chorobami, czy radzą sobie dużo gorzej. Także tak to właśnie działa, więc może w temacie zdrowia to ma jakiś sens. Natomiast w temacie biznesu ja zauważyłem na przykład, że jak biegałem, to chudłem niezależnie od tego, czy biegałem, bo mi się bardzo chciało tego dnia, czy biegałem na zasadzie, ja pierdzielę, dobra, już sobie postanowiłem, to idę zrobić te pieprzone bieganie. I biegałem z zaciśniętymi zębami, że muszę biegać, bo sobie postanowiłem, trzeba teraz wielce cele osiągać. I biegałem i tak samo się spociłem. Nie spociłem się mniej nagle przez to, że się źle czułem. Dlatego na prawo przyciągania trzeba uważać. Więc twoje emocje, i to odróżnia prawdziwych przedsiębiorców od takich farmazoniarzy, że farmazoniarz czeka, aż się dobrze poczuje. A dziś nie pracuję, bo dziś się źle czuję, dziś jakoś tak energia mi nie sprzyja, to i tak bym nie był skuteczny. Ja pierdzielę. Przedsiębiorcą jesteś, zawsze jesteś skuteczny, czasem bardzo, czasem mniej bardzo, ale robić swoje trzeba. No po to masz chyba biznes, żeby go rozwijać, żeby kręcić tym wszystkim i jedziemy z koksem, a nie tam, bo ja dziś, bo tu złe fluidy, śnieg znowu spadł, dlaczego? To takie smutne, ja poczekam, uspokoję swoje wyższe ja i jak już będzie uspokojone, to wtedy wracam do pracy. No jak umiesz uspokoić 5 minut, bardzo dobrze, to uspokaję, ale jak ty chcesz uspokajać przez 3 dni, aż przyjdzie taki dzień, że ty się poczujesz dobrze, raczej bym w to nie szedł. Więc dlatego po pierwsze, twoje emocje nie mają zbyt wiele wspólnego z twoim efektem finansowym, a po drugie, dojrzałość moim zdaniem, to jest akurat dość subiektywne, ale ja tak uważam, że dojrzałość to jest proszenie świata o to, co mi jest potrzebne, a nie o to, czego ja akurat chcę. Bo często jest tak, że ja chcę coś, co wcale mi nie jest potrzebne, bo akurat mnie specjalnie nie rozwinie w tym momencie. Czasem jest tak, że ktoś potrzebuje choroby. Mimo, że to brzmi tak drastycznie. Czasem ktoś potrzebuje bankructwa. Na przykład ja bardzo potrzebowałem swojego bankructwa. Cieszę się, że zbankrutowałem, że miałem minus milion na koncie. Cieszę się. Gdybym się miał narodzić jeszcze raz, przeszedłbym to samo ponownie. Żeby mieć te wszystkie lekcje, te nauczki, żeby dziś wiedzieć, że się nie bierze leasingów, że się nie bierze kredytów, że się nie używa kart kredytowych, że można tylko albo zaoszczędzić, albo nie mieć i już. I to są dwie słuszne i w porządku opcje, a nie ma trzeciej opcji pod tytułem nie zaoszczędzić, a mieć. Także to jest to i za to jestem mega wdzięczny. Czy prosiłem kiedyś świata o to? Boże, niechże zbankrutuje. Nigdy! Ja chciałem mieć Ferrari w tamtym czasie. Miałem na ścianie Ferrari 458 Italię, a świat mi dał bankructwo. I dzisiaj się bardzo cieszę, że tak było. No i nie miałem Ferrari, nie mam Ferrari, nie będę pewnie mieć Ferrari, bo w międzyczasie przestało mnie kręcić. Niemniej jednak
warto było. Świat dał mi to, czego potrzebuję. To zależy, co kto wierzy, w co kto wierzy ogólnie. Ja wierzę, że my tu przychodzimy na te marne kilkadziesiąt lat, czasem nawet krócej, po to, żeby dostać jakieś konkretne lekcje, żeby nasza dusza się nauczyła i wyszła stąd bogatsza. Jeżeli ktoś uważa, że my tu przychodzimy tylko w celach hedonistycznych, czyli pobawić się, popić, pojeździć fajnymi autami i tak dalej, no to dla niego faktycznie przeciąganie byłoby bardziej kręcące na zasadzie niech świat mi tu daje ze swojego katalogu. Ja uważam, że te rzeczy są ważne, są fajne, bo są elementem fajnej rzeczywistości jak najbardziej i warto z tego korzystać, pamiętając jednak, że te wszystkie trudności, przeciwności, to, że czasem od życia dostajemy w pysk, w jakim sensie jest dla nas prezentem w przebraniu. Jak jesteśmy otwarci, to się tego nauczymy i tutaj właśnie odpinam się od prawa przyciągania. Nie będę prosić świata o to, czego chcę, o to też spróbuję się zatroszczyć samemu z moimi ludźmi, z ekipą, z firmą. O to będziemy dbać, natomiast otwieram się na to, że świat da mi to, co mi jest potrzebne i o to proszę świata. Być może potrzebna mi będzie choroba, nie wiem. Byłby to straszny cios i tak dalej, ale to nie ja jestem tu od takich decyzji. Po prostu. Ja tu jestem od tego, żeby mieć otwartość na to, co mi życie przyniesie. I na tym to polega. I to uważam jest dużo głębsze i duchowo mądrzejsze niż płytkie prawo przyciągania na zasadzie dawać samochody. Także to jest to. Kolejny, trzeci element niebezpieczny w rozwoju to jest ćpanie wiedzy. W świecie rozwoju osobistego jest dużo rozwojowych ćpunów, czyli czyta jedną książkę, drugą, trzecią, pojechał na jedno, drugie, trzecie szkolenie, jak go zapytasz, co zrobił, no to nic. Wykorzystam to jako okazję do reklamy. Bierze taki człowiek ćpun, książkę 48-godzinna doba, a tam ma 100 technik zarządzania czasem. I on czyta. Co robi ćpun? Czyta. Bo tu ma 100 technik, no to jedzie. Przeczytał już 17. No i czyta 18. No i 19. I tak czyta. Zamiast wziąć tę książkę, przeczytać jedną i wdrażać, choćby przez tydzień. Niech on tę książkę czyta 3 lata, jak mu będzie trzeba, ale stosuje. Dlatego ja w tym programie tak często staram się dawać jakieś konkretne rzeczy, że tu zatrzymaj nagranie, zrób to i to, weź kartkę, rozpisz to, podejmij taką decyzję, działaj tu, a nie dam, no fajnie, możesz wszystko, jesteś wspaniały, ja pierdzielę, panie. Więc miałem wielu znajomych w świecie rozwoju, spotkałem, którzy rzeczywiście byli już na którymś szkoleniu i nic nie robili. I to jest ćpun rozwojowy, ponieważ to jest coś takiego, czytałem badania na ten temat, że jeżeli my dowiadujemy się nowej informacji, czegokolwiek, z cyklu wiedza bezużyteczna nawet, czy sprawdzasz sobie coś ciekawego, to odpala nam się w mózgu układ nagrody, czyli dopamina wchodzi do krwi, do krwiobiegu i tak dalej, czyli po prostu jest to w jakimś sensie taki narkotyk. Dlatego też zdobywanie wiedzy, edukacja jest narkotykiem. Można to wykorzystać na swoją korzyść. Ja na przykład jak się wczoraj nauczyłem 150 portugalskich słówek, to się jarałem przy tym strasznie, dopamina była potąd i było super. Ale ja to będę wykorzystywać. Ja mam Instytut Lingwistyki w Brazylii, pracujemy tam z Brazylijczykami, rozwijamy to, działamy konsekwentnie i to jest coś, co mi się realnie przydaje. Nie robię tego na zasadzie, se posiedzę i będzie fajnie. Więc wykorzystujemy, tak? Natomiast mnóstwo osób wpada w ten wir, że no fajnie jest na szkoleniach, bo takie mówią pozytywne rzeczy, zwłaszcza ktoś ma w domu na przykład nie najlepszą sytuację, finansowo też nie najlepszą, a jedzie na takie szkolenie i tam jest takie wszystko wesołe. Tam wszyscy wszystko mogą, tam wszyscy są wspaniali i tak dalej i jesteś zwycięzcą. Fajnie i na wielu z tych szkoleń rzeczywiście jest tona przydatnej wiedzy, ale wiedza działa, nawet fajnie kiedyś ktoś to zdefiniował, że nauka to jest zmiana w zachowaniu. Czy jak zmienisz zachowanie, to znaczy, że się nauczyłeś. A jak nie zmieniłeś zachowania, to nawet jak znasz 2832 teorie rozwojowe z psychologii, to nie nastąpiła żadna nauka. Żadna. I już, także pamiętajmy o tym, nie dajmy się wciągnąć w bycie rozwojowymi ćpunami. To samo dotyczy nawet tego programu, tak? Jeżeli mówisz sobie, dobra, widzę już 23 odcinek, jakie to fajne. Dobrze, ja Ci wtedy zadaję pytanie, ile z tych rzeczy zastosowałeś? Bo ja dostaję regularnie od ludzi maile, na przykład, dzięki Maćku pociąłem karty kredytowe, albo miałem brać kredyt na telewizor, ale dzięki Twojemu programowi nie wziąłem. Albo nawet dostaję czasem maile na zasadzie, że już miałem wrażenie, że ten rok będzie moim ostatnim, bo myślałem, czy nie zakończyć swojego życia, ale zobaczyłem, że są ludzie tacy jak ty, którzy też byli na dnie, ale potem robią swoje, konsekwentnie stosują i też zacząłem stosować. Jeszcze mam daleko, ale już 20% długów spłaciłem. To są konkrety.
ale wiem, że na pewno są też tacy, bo to jest statystyka, którzy tak oglądają, albo gość fajnie gada przez całą godzinę, sympatycznie, pozytywnie, sucharem rzuci, no miło, miło. Dobrze, jeżeli jesteś tego świadomy i tak chcesz, to to jest jeszcze spoko, no nie, bo to ja tak wchodzę na Netflixa, w sumie rzadko, no ale po to w sumie, tak, obejrzę sobie miło, sympatycznie, nic z tego nie muszę wyciągnąć. Dobra, to nie jest prawda tak naprawdę, bo na Netflixa nawet wchodzę po to, żeby oglądać filmy tylko w obcych językach, żeby je ćwiczyć przy okazji. No ale już dajmy na to. W każdym razie większość ludzi tu jednak przychodzi po konkretną wiedzę. Więc stosuj tę wiedzę. Super skomplikowana rada, ale tak naprawdę na to trzeba zwrócić baczną uwagę, żeby nie zostać rozwojowym ćpunem, bo to do niczego nie prowadzi. Wtedy masz super turbo, niby mnóstwo wiedzy, a nic nie robisz i to jest klasyka gatunku. Jest mnóstwo takich osób i oni są antyreklamą dlatego, bo są świetne metody rozwoju osobistego. Psychologia społeczna, neurolingwistyczne programowanie, które uwielbiam, chociaż nie stosuję wszystkich rzeczy, które tam są, bo tam są też szkodliwe rzeczy, ale jest tam mnóstwo fantastycznych, genialnych narzędzi. I potem przychodzą ludzie, którzy albo to stosują źle, ale w większości nawet nie stosują. I inni patrzą na to i mówią, ty, Franek był na 50 szkoleniach, wydał na to 100 tysięcy i nic, i klepie bidę. Czyli to nie działa, to ściema, panie, ściema. A to nie jest ściema, to Franek to jest ściema, a nie te metody. Franek to jest ściema, bo on tam chodzi i się uczy. Teorii. Bez sens. W związku z czym, nawet jak pojechałeś na jedno szkolenie, to po tym szkoleniu nie powinieneś jechać na kolejne, dopóki nie zrobisz tych rzeczy. I już. Także pamiętaj o tym, mega, mega ważna rzecz. Przerwa na ogłoszenie parafialne. Pamiętaj, że na stronie ekspertia.com.pl możesz kupić naszą premierową książkę o przygodach Misia Ekspertusia, którego to przygody pomogą Twojemu dziecku w wieku 5 do 12 lat rozpocząć przygodę z oszczędzaniem. W tej książce Miś Ekspertuś za pomocą swoich przygód i misji specjalnych pomoże Tobie i Twojemu dziecku zrozumieć, dlaczego warto oszczędzać w ogóle, dlaczego warto kupować za te pieniądze, które się ma, a nie za te, które ktoś mógłby nam pożyczyć i dlaczego warto wstrzymywać się z zakupami, bo nie ma nic złego w tym, że na coś nas jeszcze nie stać. Dzięki temu właśnie, że nauczymy się oszczędzać, będzie nas stać w przyszłości. Ta książka pomoże w Twojej ciężkiej pracy wychowania mądrego finansowo dziecka. Także zapraszam Cię na ekspertia.com.pl. Kolejna rzecz. Drogi na skróty. Świat rozwoju jest tak wesoły, że mówi Ci, że możesz wszystko i tak dalej. W związku z czym w którymś momencie się zaczynają skróty, czyli że ludzie zaczynają oczekiwać takiego sukcesu overnight, czyli że powinno się to wydarzyć mega szybko. No i to jest świetna pożywka dla różnego typu kombinatorów, cwaniaków i tak dalej. Nawet pod moimi filmami regularnie komentarze pisze, już chyba nie pisze, ale pisał do niedawna, fejkowy Maciej Wieczorek, który zakładał sobie konto o nazwisku Maciej Wieczorek, brał moje zdjęcia, wrzucał sobie w kanał swój, bez subskrypcji, moje wszystkie zdjęcia, żeby wyglądało chociaż trochę autentycznie i pisał do ludzi, że o, tutaj ja, Maciek, dzięki za obejrzenie mojego wideo, mam dla Ciebie inwestycję. No i zastanawiam się, kto w to wejdzie w ogóle, w takie jakieś ewidentne wały, gdzie łatwo sprawdzić, wyklikać profil, że to nie ja i tak dalej. I jakieś tam kryptowaluty kupisz za 70 tysięcy dolarów i będzie dobrze. Nie wiem, czy ktoś w to wszedł, mam nadzieję, że nie. Natomiast kto w to w ogóle wejdzie? No ktoś, kto chce na skróty. Na zasadzie, bo można się dorobić nic nie robiąc, nie dając żadnej wartości innym ludziom. To by było super. Więc to jest w sumie kara, jak ktoś się da tak nabrać i straci pieniądze, to trochę zostanie ukarany za swój własny egoizm, tak? Bo on myśli tylko o sobie, o swoim bogactwie, nie myśli o służeniu ludziom, czyli nie kuma w ogóle podstaw biznesu, bo biznes polega na służeniu ludziom. No i w sumie można powiedzieć, że słusznie zostanie oszukany. Natomiast wiele różnych piramid finansowych się pojawia. Są jakieś, na przykład kryptowaluty, które nie są kryptowalutami. Na przykład była taka piramida Dascoin, FutureNet, różne tam dziwne firmy, gdzie kupujesz jakieś paczki reklamowe, ale nie wiadomo o co chodzi dokładnie, no śmierdzi na kilometr, albo udział w plantacji bambusa w Meksyku. Kupujesz takie rzeczy, czyli nie ma nic realnego tak naprawdę, ale zapisz kolejne osoby i one jak się zapiszą za 500 zł, albo 1000, albo 5000, to wtedy masz prowizję. Takie rzeczy rozwijają się najlepiej na gruncie rozwojowym.
I znowu, są świetne dziedziny w tym temacie rozwojowym, na przykład jest marketing sieciowy, gdzie polecam każdemu się, kto ma problem z motywacją albo z... No każdy, kto chce dać radę potem w każdym biznesie, to powinien się przeciorać przez marketing sieciowy. Bardzo fajna forma biznesu, gdzie można się bardzo wiele nauczyć i potem się już się z kuli odporny. Jak to się przeżyje, to się już przeżyje wszystko w biznesie. Ale marketing sieciowy prawdziwy polega na tym, że są produkty prawdziwe, ludzie sobie kupują i tworzą struktury sprzedażowe. Natomiast piramidy polegają na tym, że się kupuje w sumie nie wiadomo co, ale zapisuje się kolejne osoby i z tego się ma największe pieniądze. Także na to trzeba uważać. To jest standard w świecie rozwoju, bo tam są właśnie ludzie rozwinięci, oni wierzą w swój sukces, więc im łatwiej jest uwierzyć w to, bo oni są na etapie wierzenia właśnie w fajne rzeczy. Także jak ktoś ci będzie proponować super inwestycje, panie, wpłacasz tu 10 tysięcy, zaraz z tego się zrobi 100 tysięcy i tak dalej, to przypomnij sobie, czemu Warren Buffett, najlepszy podobno inwestor na świecie, zarabia średnio 10-12% rocznie na swoich inwestycjach. No to Warren Buffett zarabia 10% rocznie, a ty zarobisz 100% w 3 miesiące? Taki jest. A, bo Warren to jest stary dziad, on się nie zna, to jest stara szkoła. My tu teraz jesteśmy młode wilki. No nie tak to działa. Trzeba się narobić, naharować, dać dużo wartości innym ludziom i wtedy będą rezultaty. Nie ma dróg na skróty i takie są brutalne fakty. I to jest w porządku, o tym należy pamiętać, więc jeżeli jesteś człowiekiem rozwoju, to uważaj na to podwójnie. Bo ludzie, którzy nie wchodzą w szkolenia, w rozwój i tak dalej, to oni jakby, oni tak nie wierzą w jakikolwiek sukces, więc w szybki to już tym bardziej. Natomiast ludzie wchodzący w rozwój zaczynają wierzyć w sukces, ale w którymś momencie wierzą w zbyt szybki sukces. I za dużo się skupiają wtedy na sobie, więc nie myślą o dawaniu wartości rynkowi, czyli ludziom, a to ich oddala od tego sukcesu, no. Bo nie myślą o tym, co trzeba wyprodukować, co trzeba stworzyć, żeby ludzie to chcieli i tego potrzebowali. Dalej. Z tym się łączy kolejna rzecz, czyli że będzie takie jedno szkolenie zmieniające wszystko, czyli że jest taka droga na zasadzie jestem nikim, jadę na to szkolenie i teraz jestem kimś. Czyli takie podejście, że kupię tylko jeszcze to szkolenie, oczywiście każde kolejne jest droższe, tak? Przychodzę najpierw z łapanki za 500 zł, potem za 3000, a potem już za 40 tysięcy. I znowu, ja nie mówię, że szkolenia za 40 tysięcy nie mają sensu i tak dalej, choć tak uważam sobie, ale pewnie są wyjątki. Na pewno jest jakieś szkolenie, które jest mega drogie i jest wartościowe. Podejrzewam, że na przykład szkolenia deweloperskie mogą dać taką wartość i tam warto zapłacić kilkanaście tysięcy, bo to jednak chodzi o duże pieniądze. Albo szkolenia z inwestowania w akcje, to też jest duża wiedza i to też na tym można zarobić lub stracić miliony. Więc szkolenie za parę czy kilkanaście koła to może mieć sens. Natomiast ogólnie często to jest takie szkolenie bardzo nienamacalne, na zasadzie przyjeżdżasz na szkolenie, nie wiadomo co się dzieje, ale to szkolenie zmieni twoje życie i ludzie to tak właśnie wierzą, że to szkolenie zmieni. Otóż muszę ci powiedzieć, że nic nie zmieni twojego życia poza tobą i oczywiście twoją interdependencją, czyli twoim biznesem, twoją firmą, trochę fartem i tak dalej. Czyli nawet jak ja proponuję ci tu reklamując się książkę 48-godzinna doba, gdzie masz 100 technik produktywności, to ta książka nie ma mocy prawnej zmiany twojego życia. Można ją położyć na półce i niech tam leży 10 lat. I wtedy co się zmieni w twoim życiu pod kątem zarządzania czasem? No nic. Więc nawet jak masz dobry materiał, swoją drogą książki to jest chyba najlepszy stosunek ceny do zysku. Bo płacisz za książkę parę dych i masz 100 technik, a na szkoleniu z zarządzania czasem za 5 tysięcy w weekendowym dostałbyś 30 technik. Może dłużej omówionych, ale w sumie na tym by się to skończyło. Więc też w sumie czasem warto zaoszczędzić i tyle. Natomiast tak czy inaczej, nie ma czegoś takiego, że jest jakiś jeden taki punkt zwrotny i teraz się zmienia twoje życie i już będzie fantastyczne. Także nie ma też szybkich technik. Ja pamiętam, jak się uczyłem neurolingwistycznego programowania, to najpierw się zajarałem, że tam były takie kotwice, że myślę o swojej traumie jakiejś z przeszłości, naciskam na kolano i teraz będę czuć się dobrze. Kotwica taka. No i dopóki działała sugestia, to się wydawało, że to działa. Ale potem człowiek zaczynał być trzeźwy i myśli, kurczę, że to jest bez sensu. Czyli kupy nie trzyma. Że co, że ja sobie tu będę odpalać sobie motywację, tu sobie będę odpalać smutek, jak będę chcieć się wzruszyć, tu będę odpalać wkurzenie, jak będę potrzebować, nie wiem, zrealizować jakiś trudny cel, albo ktoś mnie będzie gonić, to przepraszam kolego, nacisnę się na kolan. No, mega
mega absurd, więc nie ma aż takich szybkich technik, które zmienią Twoje życie w sekundę, nie ma szybkich szkoleń, po których już wrócisz odmieniony. Oczywiście są rzeczy, gdzie faktycznie dużo Ci pomoże, bo ja pojechałem kiedyś na szkolenie z wystąpień publicznych i jak wróciłem, to od razu wszyscy na moich szkolenkach takich małych, lokalnych zauważyli, że gdzieś byłem. Wszyscy mówili, ja pierdzielę, jak ty teraz fajnie gadasz, ciekawiej, bez przerwy, nie musisz ciągle gdzieś tam przerywać, patrzeć, jechać ze skryptu i tak dalej, teraz umiesz gadać dłużej. Więc są takie miejsca czy szkolenia, że widać dużą zmianę, ale dalej to nie jest coś takiego, że zmienia to całe życie i teraz już wszystko będzie łatwe w ogóle, teraz już wszystko z górki po tym szkoleniu. Uważaj na to, ponieważ często ludzie chcą po prostu ci sprzedać takie szkolenie. To szkolenie zmieni twoje życie. Dajesz za szkolenie parę stów, przyjeżdżasz, no w zasadzie to szkolenie tylko trochę zmieni na twoje życie, ale mamy lepsze, kolejne za 20 tysięcy i ono naprawdę już zmieni twoje życie. No i jedziesz, a tam ci sprzedają kolejne szkolenie za 100 tysięcy, pakiet roczny, żebyś objeździł cały świat i zmieniał swoje życie razem z nimi, bo to już w końcu zmieni twoje życie. Co? A co, jeżeli w twoim życiu nie potrzeba drastycznych zmian tak naprawdę, tylko trzeba kaizen, tak? Czyli trochę lepiej zarządzać czasem. Czasem może trzeba zmienić branżę, w której działasz, to jest drastyczna zmiana, ale takich zmian jest mniejszość. Większość to jest to, że trzeba się odważyć, zatrudnić człowieka, zlecić obsługę maila, dać komuś dostęp do konta bankowego, zaufać i tak dalej. To są małe rzeczy, które robisz krok po kroku i nie trzeba tu rewolucji. Panie, jakie rewolucje? Krok po kroku, metoda kaizen i będzie dobrze. Nie trzeba zmieniać całego twojego życia, zwłaszcza, że nie da się zmieniać całego twojego życia na jednym szkoleniu albo jedną książką. Tylko konsekwentną pracą w nieskończoność, ponieważ rozwój to jest działanie w nieskończoność. Kolejna rzecz to jest, że ludzie rozwojowi często wchodzą w pułapkę wiary, że trzeba trafić w moment, czyli że jak ja jestem taki rozwojowiec teraz, znam tyle fantastycznych metod, to ja muszę wymyślić coś genialnego. Czyli ja muszę stworzyć nowego Facebooka. I potem ci rozwojowi ludzie bardzo często oni nie będą tworzyć normalnego biznesu. To wiesz, a wieczorek, ty masz wydawnictwo, książki produkujesz tam, to już było lata temu, były wydawnictwa, nic nowego. Masz Instytut Lingwistyki, no to dobra, kursy językowe, to nauka języków, nic nowego, to jest nudne. My robimy startup, my teraz będziemy startup robić i my zrobimy aplikację, która będzie powodowała, że dronami będzie można zawozić brokuły do restauracji. Taki mamy genialny pomysł tutaj, Revolution teraz jedziemy, tylko potrzebujemy 20 milionów dolarów zebrać w rundzie finansowania, bo musimy mieć swoją app. Musimy mieć swoją app na iPhone'a i na Androida i wtedy my będziemy startupowcy, a nie jakiś typek, co książki pisze. Ja pierdziek, książki. Już 2000 lat temu były książki. W związku z czym to jest ryzyko. To jest ryzyko, ponieważ wcale nie jest tak, że najlepiej i najłatwiej się zarabia na oryginalnych, niesamowitych i rewolucyjnych pomysłach. Wręcz przeciwnie, najtrudniej się zarabia na rewolucyjnych, nowych pomysłach. W dodatku, bo jest po pierwsze najmniejsza szansa trafienia, tak? No nie da się wymyślić tak już drugiego Facebooka i jeszcze się z nim wstrzelić. Po drugie, są giganci na świecie, typu właśnie Facebook, Google, Apple, które mają nieograniczone zasoby gotówki i rządy po swojej stronie, które mogą Cię wyłączyć, że tak powiem. Czyli nawet jakbyś miał genialny pomysł na nowego Facebooka, który będzie lepszy od Facebooka, co nie jest problemem, bo Facebook to jest kicha, no nie? Przecież to słabo działa, to jest powolne, bez sensu, wiesza się ciągle, więc wymyślić coś lepszego od Facebooka to nie jest filozofia. No to co, nikt nie wymyślił? Wielu wymyśliło, tylko że nie da się. Bo potem ci zrobią ustawę magicznie, przypadkiem, tak jak zrobiono RODO w Europie. No i nagle się okazuje, ludzie myśleli, że teraz Facebook ma trudniej zbierać dane osobowe i tak dalej, ale kto kumaty, ten widzi, o kurczę, czyli teraz mały przedsiębiorca nie zrobi już Facebooka, bo go nie stać, żeby zatrudnić sztab 10 prawników, którzy będą obsługiwać RODO w portalu społecznościowym, bo co najmniej tylu by było potrzebnych. A Mark Zuckerberg, dla niego to jest taki wydatek. On se zatrudni, więc wytępili całą konkurencję i już nie zrobisz genialnego Facebooka. Może wymyślisz coś innego. Ja nie chcę nikomu tutaj odbierać jakiejś wizji, żeby robił fantastyczne rzeczy, bo może ktoś z Was jest rzeczywiście wynalazcą, ma genialne pomysły, fantastyczne, jak najbardziej. Natomiast w moim życiu zauważyłem, że warto brać to, co wiadomo, że działa i robić to inaczej i lepiej. I wtedy sukces jest tak zwany gwarantowany prawie, że. Także to jest to. W związku z czym nie musisz być Zuckerbergiem, nie musisz robić wielkich rzeczy, nie muszą stawiać ci pomników i tak dalej. Nie musisz być znany na cały świat. Możesz robić coś dobrze, rzetelnie, etycznie i fajnie,
co będzie niosło wartość dla innych ludzi i wtedy będzie ok. Wtedy będzie dużo większa szansa na sukces. Kolejny element rozwoju osobistego, na który bardzo trzeba uważać, to są turbotechniki sprzedaży i manipulacji. Ogólnie uważam, że techniki sprzedaży to jest świetna rzecz, bo po co masz robić coś losowo albo źle, jeżeli możesz robić to dobrze? Każdy w dzisiejszych czasach potrzebuje sprzedawać, ponieważ mit o tym, że dobry produkt sam się obroni, już dawno upadł i nikt trzeźwy go nie popiera. Także trzeba umieć sprzedawać, trzeba znać się na marketingu, na sprzedaży i tak dalej. Więc to są dobre rzeczy, tylko właśnie, czym się różni sprzedaż od manipulacji? Ja uważam, że technicznie niczym, praktycznie różni się intencją. Czyli jeżeli biorę technikę rozwojową, na przykład gdy prowadzę ten program, używam dużo technik psychologicznych. Używam na przykład tak zwanego propulsion system, czyli motywowania od i do. Używam modelu Miltona Ericksona tak zwanego. Używam technik modelowania, pull dealsa tak zwanych, żeby ci podawać wiedzę w taki sposób, żeby było dobrze. Używam odpowiedniej gestykulacji, używam modulacji głosu. Robię to wszystko od lat, dlatego wychodzi mi to tak, że za bardzo tego nawet nie widać, ale robię to i mówię ci to wprost. Robię tutaj mnóstwo rzeczy, których się nauczyłem i nie umiałem ich. Nie miałem tego naturalnie, tylko chodziłem na szkolenia, ćwiczyłem i tak dalej. Więc jaka jest różnica w tym, kiedy to będzie dobra sprzedaż, a kiedy to będzie zła manipulacja? Różnica jest w intencji, tak? Czyli gdybym chciał ci tu pocisnąć jakiś najem długoterminowy, wiedząc, że na tym tracisz, bo na najmie długoterminowym się traci, i te same wszystkie techniki, które wymieniłem, bym zaczął stosować, wtedy by to była manipulacja, bo działałbym na twoją niekorzyść. Albo chciałbym ci sprzedać produkt spożywczy, który jest niezdrowy. Czyli wiedziałbym, że mój produkt powoduje raka, no ale nieważne, bier pan. I bym tak tłumaczył, że zaczarowałbym cię tutaj, żebyś kupił. Wtedy to jest manipulacja. Natomiast jak te same techniki zastosuję po to, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi z przekazem pod tytułem nie bierzemy kredytów, trzymamy się z dala od najmów terminowych, tniemy karty kredytowe, rozwijamy biznes, szanujemy pracowników, robimy coś pożytecznego dla innych ludzi i etycznego, to uważam, że bardzo dobrze, że robię to dobrze i profesjonalnie, niż gdybym to robił słabo i tym samym nie miałbym żadnych zasięgów i co najwyżej mógłbym wpłynąć pozytywnie na życie jednego pana Stefana, który by był moim jedynym widzem. Więc to jest to, tylko trzeba właśnie na to uważać, zwłaszcza, że robić to dobrze, to też jest kwestia praktyki. Znam ludzi, którzy nie praktykują tego, tylko łyknęli jedną technikę i zaczynają gadać w dziwny sposób. Spróbuj, na przykład uwodziciele, teraz uwielbiam tę branżę. Uwodziciele to są właśnie ci, którzy biorą te techniki psychologiczne, czy neurolingwistyczne programowanie i tak dalej, różne rzeczy i zaczynają teraz czarować. Nie? On spotyka dziewczynę, poznasz na kilometr takiego gościa, bo on jest tak dziwny, że to się nie da nie zauważyć i on tam na przykład kotwiczy, on teraz kotwicę zakłada na jej ramieniu. Słuchaj, Kasiu, pomyśl o czymś przyjemnym. I naciska na ramię, nie? Mówi, spróbuj nie wyobrażać sobie tego, jak piękne by było twoje życie, gdybyś spotkała na swojej drodze kogoś naprawdę fantastycznego. I tak jecie, nie? To się w głowie nie mieści. Oczywiście, zdesperowanych kobiet i mężczyzn na świecie nie brakuje, więc nawet tacy znajdują swoich amatorów. Niemniej jednak, no jakby to skomentować? Uważam, że do technik trzeba podejść bardzo profesjonalnie i zacząć selektywnie wybierać, czyli które techniki zaczniemy stosować. Na przykład mi się nie podobała sprzedaż sceniczna. Pojechałem na jedno szkolenie i facet zaczął sprzedawać ze sceny. Najpierw kazał przybijać piątki, żeby zbudować energię. Fajnie, fajnie, super, o tym jeszcze za chwilę powiem. A później po to wszystko robił, żeby budować potencjał reakcji, czyli żebyśmy wszyscy byli najarani. A później zaczął ze sceny sprzedawać na zasadzie tutaj mam coś, ale taka cena, ale że ja was kocham, jesteście wspaniali, to ja skreślam tę cenę. Teraz macie niższą, ale że dziś mam fajny dzień i słońce świeci, to skreślam tę cenę i niższą, ale tylko do osób pierwszych 15, które dobiegną tam do tyłu i wpłacą od razu zaliczkę kartą kredytową, jedyne $3000. Biegnijcie, czas start. I ludzie biegli i normalnie się przewracali, stoły leciały, bo się ścigali. Ja mówię, co tu się stało? Co tu się stało? I kto jest głupszy? Ten sprzedający, który stosuje takie techniki chore, czy ci, którzy biegną? Nie wiem, ale wtedy stwierdziłem, dobra, nie, to ja tak nie chcę. To jak już coś będę sprzedawać, to w sposób naturalny, na zasadzie sam się z siebie pośmieję, patrzcie, telezakupy Mango, książka, kupcie. Kup, panie, kup. Zmieni twoje życie w sekundę. Albo nawet jeżeli będę sprzedawać coś na przykład na jakimś webinarze przez internet, gdzie można kupić tu i teraz ze zniżką, to powiem od razu, że macie 30 dni na zwrot, więc żeby nie było, że ktoś kupił na emocjach, na przybijaniu piątek i tak dalej, tylko
jak komuś się nie spodoba, zawsze może zwrócić i spokojnie. Więc to jest to, czyli ta selektywność jest bardzo potrzebna i pamiętaj o tym. Może nawet pracujesz w korporacji, cię wysyłają na szkolenia ze sprzedaży, to też wybieraj sobie bardzo świadomie, zastanawiaj się, co brzmi sztucznie, a co brzmi normalnie, co jest takie twoje, że to może być częścią ciebie. Dla mnie model Miltona Ericksona, czyli odpowiedni sposób pozytywnego mówienia, żeby wspierać ludzi, a zmniejszać prawdopodobieństwo, że zrobią coś nie tak ze swoim życiem. Dla mnie to jest bardzo spójna rzecz, więc stosuję to ciągle. Ale niektóre techniki, jak ta wspomniana sprzedaż sceniczna, już dla mnie nie jest takie spójne, czy zbijanie piątek, więc tego nie robię. Więc na to bardzo, bardzo uważaj. Także to jest to. Kolejna rzecz w rozwoju niebezpieczna to jest wmawianie ludziom, że mają być kimś innym niż są. Czyli ja na przykład tego doświadczyłem jako introwertyk, że jak jeździłem na szkolenia rozwojowe, to wielu trenerów, coachów mówiło, no Maćku, niby się tak rozwijasz, ale nie robisz postępów. A ja sobie myślę, jak nie robię postępów? Kurczę. Chodziłem wtedy do szkoły średniej jeszcze, już prowadziłem mały biznesik, już prowadziłem salon gier z konsolami, prowadziłem wypożyczalnię DVD, filmów na DVD z dostawą do domu, pierwszą taką chyba w Polsce, na rowerach jeździliśmy z kolegą, zawoziliśmy ludziom. Mówię, to nie są postępy? Prowadziłem mały klubik psychologiczny, gdzie występowałem przed 30 osobami i mówię, i to wszystko łącząc to ze szkołą? A oni mi mówią, że ja nie robię postępów, no jak to? I się pytałem, co wy macie na myśli? A oni mówią, no bo jak tak stoisz w kupie tutaj na szkoleniu, na przerwie, no to widzisz tutaj Stefan i Karol, to oni są tacy, ci są energia, są duszami towarzystwa, a ty tak stoisz i słuchasz. I ja wtedy myślałem, że może coś ze mną faktycznie jest nie tak i próbowałem tak to zmieniać, że wchodziłem w to towarzystwo i tak zaczynałem figofago, no nie, gadać, no ale potem byłem strasznie zmęczony, zero energii, wystrzelałem się z tej energii z perspektywy lat, bo lata zaczynałem to, lata potrzebowałem, żeby to zrozumieć. Dziś wiem, że ja taki nie jestem, no. Jak występuję, przekazuję wiedzę, to tak, to wtedy mam bardzo wysoki taki poziom energii, gadam, no bo muszę gadać przez całą godzinę bez przerwy, to wymaga ode mnie wysokiego poziomu energii. Natomiast jeżeli jestem, uczestniczę w dialogu, to ten dialog zazwyczaj wygląda tak, że ja słucham. Ja zaakceptowałem po czasie, że jestem dobrym słuchaczem i mogę słuchać godzinę i tylko potakiwać nawet. Także dlatego ludzie często mi się zwierzali bardziej niż chcieli mnie słuchać. Dziś to jest czasem problem. Spotykam kogoś na ulicy, mówię, Maćku, fajny program, ta, dzięki, ten. I ktoś by chciał coś jeszcze, żebym ja mu powiedział tak na żywo. No ja nie wiem, co mu mam powiedzieć. To ja bym bardziej chciał, żeby on mi opowiedział o swoim życiu. Ja chętnie posłucham i będę trzymać kciuki za niego, bo to jest element mojej natury. Jestem introwertycznym człowiekiem, tak mam i zaakceptowałem to po latach, a przez moment dałem się nabrać, że to tak, że to źle, bo powinienem być taki skoczny i zdjęcie z basenu zawsze wrzucę. No nie, nie. Nie i tyle. I może to dziwne, ale dla mnie naprawdę, zamiast skakać na bungee, o czym jeszcze za chwilę powiem, dla mnie dużo bardziej ekstremalnym, fantastycznym sportem generującym dopaminę jest nauka słówek kolejnego języka. Czy to oznacza, że jestem nudziarzem? Pewnie tak. No ale wiecie, no i tak mam niedługo 40, no to już to trudno. Ale zawsze tak miałem i tylko nie zawsze to akceptowałem. Więc w rozwoju uważaj na to, żeby ci nie sprzedali wizji bycia kimś, kim nie jesteś. Po prostu, nie musisz. Tak właśnie kiedyś poznałem takich uwodzicieli i oni mówili, to co byli właśnie, o, Jolero, no nie, my tu musimy mieć to licznik i dużo kobiet. Ale ja mówię, ale po co wam dużo kobiet? To nie chodzi o to, żeby iść w jakość w życiu, a nie ilość. Nie, prawdziwy mężczyzna to ma dużo kobiet, co piątek inną. Ja mówię, chłopaki, ale wy jesteście tępi, po prostu. Nie widzicie, że wy leczycie swoje malutkie jajeczka? Po prostu, bo to wtedy myślicie, że wam urosną od tego? A jakby tak tradycyjnie podejść do tematu, zbudować fajny związek, coś, co będzie trwało, coś, co będzie prawdziwie dobre, a oni tego nie kumali. Czemu? No, mieli taki okres w życiu. No, każdy ma różne okresy w życiu, więc ja też tego nie chcę oceniać, bo to każdy swoje jakieś tam zadrapania mentalne przechodzi. Natomiast ogólnie samo takie podejście jest niebezpieczne, więc nie daj sobie wmówić, że jesteś kimś innym niż jesteś. Po prostu. To zawsze techniki powinny być dodatkiem do ciebie, a nie zastępstwem ciebie. O tym należy pamiętać, jeżeli chcesz mieć efekty, bo inaczej będzie lipa. Co jeszcze? Ewangelizacja. Klasyka rozwoju osobistego to jest ewangelizacja. Czyli poszedłem na szkolenie i teraz rozumiem świat. Połknąłem w końcu tę właściwą pigułkę, przyszedł Morfeusz, dał i teraz ja widzę. I oczywiście, bardzo często to jest taka realizacja, taka, że faktycznie, to tak jest, że widzisz rzeczy, których do tej pory nie widziałeś i inni dalej nie widzą.
I pierwsza potrzeba to jest dzielenie się tym. Ale jak ty się zaczynasz dzielić, a ludzie nie chcą tego przyjmować, zwłaszcza bliscy, to druga potrzeba, ja ich zmuszę. Będę teraz, czyli z ewangelizacji na zasadzie podzielę się tą dobrą nowiną, zmieniamy się w krucjatę, czyli wywal, czemu ty masz w ogóle w domu telewizor? No pogięło cię, tracisz swoje życie. Albo po co masz ten stres? Po co masz ten stres? Nie możesz zastosować techniki, dotknąć się w kolano i nie mieć tego stresu? No jakiś głupi jesteś. A dlaczego wy tak tego nie rozumiecie? A dlaczego wy oglądacie te wiadomości? Nie widzicie, że to wam psuje życie? I zaczyna się takie, no to jest właśnie krucjata. Bo ile dzielenie się dobrą wiedzą, sugerowanie czegoś na zasadzie od kiedy nie oglądam wiadomości, moje życie jest łatwiejsze, a pandemii w dodatku nie ma. A ten, kto ogląda, ten żyje w pandemii. I jak to dwa światy różne. I tyle. Ja nie oglądam telewizji i wiem, że jest wirus. Wiem, znam ludzi, którzy chorują i tak dalej. Wiem, ale jak nie oglądam telewizji, to pandemii, że trup ściele się gęsto jak za dżumy w średniowieczu, to nie ma. To w telewizji jest, owszem. Więc widzisz, są różne rzeczy. I tyle. Swoją drogą, wywiad z Piotrem Szramem został zdemonetyzowany oczywiście, zgodnie z naszymi przewidywaniami. Także jak widać, stara dobra inkwizycja też działa. Natomiast nie bądź ty inkwizycją w drugą stronę, że ja teraz wszystkich siłą uratuję. Taki wiesz, znowu socjalista, nie? Ja wam tutaj siłą zrobię dobrze. A może oni nie chcą, może oni wolą oglądać telewizję, może oni wolą żyć w swoim pudełku. Zostaw ich. Dbaj o swoje życie. Niektórzy się tym zainspirują, inni to będą hejtować, inni to po prostu zignorują. I tyle. Żyj swoim życiem, dziel się wiedzą, ale nigdy na siłę. Także to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, bo taka ewangelizacja, nawet ostatnio na naszej grupie facebookowej Biznes 2.0, do której zapraszam, bo tam są bardzo konkretne rzeczy, ktoś napisał właśnie takie pytanie. Niech mi ktoś wyjaśni, dlaczego często wśród ludzi rozwojowych jest taki podział, że jest biznesmen, przedsiębiorca, czyli taki nadczłowiek i etatowiec. Nawet się to nazywa często przez niektórych etatowiec. No i faktycznie to rozpoczęło bardzo ciekawą dyskusję rozwojową taką. Fajne to było, bo rzeczywiście tak często jest, że ktoś się rozwija i mówi, kurczę, no w biznesie jest tak fajnie i tak dalej, no na pierwszy rzut oka przynajmniej, pidziążków więcej, stresu też to, ale to tam na pierwszy rzut oka widać tylko to, co dobre. No to ci etatowcy, oni tracą swoje życie i tak dalej. A co jeśli nie? A co jeśli nie? A co jeżeli bycie całe życie szatniarzem w teatrze nie jest niczym złym? Co jeżeli ktoś może chcieć być szatniarzem? Ja pracowałem w ochronie 240 godzin w miesiącu za 1200 zł. I była to świetna praca. Świetna. Jakby nie pieniądze, to pewnie popracowałbym tam dłużej. Oczywiście na dłuższą metę pewnie i tak bym coś wymyślił innego, ale tam mogłem dużo rzeczy robić tak naprawdę, bo dużo czasu było wolnego, więc mogłem się uczyć języków, ćwiczyć różne rzeczy. A nawet jak goniliśmy jakichś złodziei, to też było śmieszne, ciekawe, bo to nie była mafia, tylko chłopaki, które przyszły kraść kawałek płotu. My podjeżdżaliśmy, mówiliśmy chłopaki, tylko nie na mojej zmianie. Przyjdźcie później, ja kończę o 22. Wtedy będzie taki, co jest ślepy, to on nic nie zauważy, to możecie pół płotu wynieść. To było fajne, śmieszne, dobre doświadczenie, absolutnie nie żałuję. I tyle. Inne świetne doświadczenie, które miałem, to była praca w domu pomocy społecznej, staż za 600 zł miesięcznie. Zajmowałem się, mówiąc kolokwialnie, podcieraniem tyłków. Świetna praca, naprawdę bardzo mnie to rozwinęło. Dało mi kierunkowskaz tak naprawdę na całe życie. Zawsze pamiętam, jak to wszystko jest takie, wiesz, ulotne, jak łatwo jest coś stracić, jak, no jakie to wszystko jest tymczasowe tak naprawdę. Mega, mega rozwojowa rzecz i to było fajne. I jak spotkam pielęgniarkę, która tam pracowała od 30 lat, to sobie pomyślę, ona dobrze realizuje swoje życie, jest szczęśliwą osobą, robi coś fajnego, co uważa, że jest dobre dla innych ludzi i obiektywnie jest dobre dla innych ludzi. I może nie zarobi milionów, może nie będzie jeździła drogimi samochodami, ale jeżeli jest szczęśliwa, to o co chodzi? A gdyby ona pojechała na szkolenie z rozwoju, no to tu by mógł się zacząć chaos. I oczywiście czasem taki kreatywny chaos jest dobry i potrzebny. Na zasadzie ktoś tkwi w czymś, co jest ewidentnie dla niego złe, jakiś związek, albo faktycznie jakaś praca, która wyzuwa z niego emocje. Ktoś siedzi w tym korpo i nawet jak zarabia pieniądze, to go to wkurza każdego dnia od 5 lat. I wtedy jedzie na szkolenie rozwojowe i zaczyna się chaos. Kurczę, to może jednak, może można inaczej. I nie śpi przez 3 tygodnie, bo coś chce zmienić ze swoim życiem, już go to zaczęło uwierać. To jest dobre. Ale są tacy ludzie,
że mają całkiem nieźle, ale rozwojowiec im powiedział, że to jest złe. Nie, to jednak nie, etat to jest dla słabiaków, praca jakaś taka gdzieś, gdzie się mało zarabia, to też słabe. A co jak nie? Przecież to tylko ty spędziłeś ze sobą każdą sekundę twojego życia, więc jesteś jedyną osobą, która wie ostatecznie, co może być dla ciebie dobre. I już, być może dla ciebie może być dobre bycie kogucikiem domowym lub kurą domową tak zwaną. I jeżeli chcesz, to co? Jeżeli wszystkim to pasuje i ty się cieszysz życiem, to co w tym złego? Bo co? Bo powiedzieli emancypatorzy, że tak ma nie być, a być może dla ciebie jest idealne być mężczyzną totalnie niezależnym lub kobietą niezależną. I co? Bo ktoś ci powiedział, że tak nie można, bo to jest za duże, tam z krzywdą będzie dla dzieci. To nie możesz? Co nie możesz? Wszystko możesz. Właśnie o to chodzi. Ty siebie znasz, ty robisz. Proste i tyle. Więc nie dajmy sobie wmówić, że mamy być kimś innym i jednocześnie nie wmawiajmy innym tego, że teraz emancypacja albo ewangelizacja albo rozwój i wy się macie rozwinąć pod moje dyktando. Ja byłem bardzo konsekwentny w krucjatach zawsze, czyli jak tylko coś skumałem nowego, to zaraz chciałem, żeby wszyscy to robili tak samo. Część z tego do dziś mi zostało tak naprawdę, bo jakbym widział świat, że nikt nie ma kart kredytowych, że można by zamknąć taką koncepcję w ogóle, to byłby to niezły świat. Ale tak naprawdę przeszedłem w perswazję, czyli w tłumaczenie, dlaczego warto i tak dalej. Kto chce, to z tym zrobi, co chce. Natomiast to jest to, więc precz z krucjatami, mimo że rozwój to jest dużo fajnych narzędzi. Kolejna rzecz, kolejny mit rozwoju, 10 tysięcy godzin, żeby być specjalistą w czymś, bo inaczej nie jesteś w tym dobry. Gdyby to było prawdą, to najlepszymi mówcami publicznymi byliby wykładowcy akademiccy. A jak wiemy, z całym szacunkiem dla niektórych z nich, bo nie dla wszystkich, część z nich to są nudziarze, że głowa mała. Dlaczego ja na połowie wykładów na studiach psychologicznych nie byłem? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem dość antysystemowy, ale po drugie, no nie działo się tam nic ciekawego. Facet czytał z kartki coś, co i tak potem miałem w książce. To po co ja tam miałem tracić czas, skoro przed egzaminem i tak musiałem tę książkę przeczytać. Bez sensu. Byli tacy, którzy gadali niesamowicie. Był na przykład, pozdrawiam, jeżeli ktoś ogląda z jego znajomych, to proszę przekazać, był dr Ryszard Kulik, który prowadził przedmiot Psychologia Religii, którego nie zdałem w terminie, ale zdałem po terminie i mój egzamin poprawkowy polegał na tym, że dostałem cztery książki do przeczytania, dwie o buddyzmie, jeden o chrześcijaństwie i jeden o jeszcze jakimś hinduizmie bodajże. I pytanie egzaminacyjne doktora Ryszarda do mnie było: panie Maćku, buddyści uważają, że wszyscy jesteśmy jednością, że jesteśmy częścią wspólnej energii, zarówno my ludzie, jak i my zwierzęta i my z drzewem nawet, z przyrodą. Co pan na to? I ja miałem mówić, co ja na to. I rozmawialiśmy sobie przez kilkadziesiąt minut na temat życia tak naprawdę z bardzo głębokiej perspektywy, po co my tu jesteśmy, po co my tu przyszliśmy, do czego to wszystko zmierza. I zdałem ten egzamin, mimo że nie odpowiadałem na pytania merytoryczne, takie na zasadzie, że buddyści uważali, że tak, a ci uważali, że tak, tylko nie. Rozmawialiśmy sobie, po co życie, co po śmierci i tak niesamowite. To była motywacja i jeszcze wszystko podane w fantastyczny sposób. To ten człowiek zaraził mnie pasją do ekologii w ogóle, bo też walczył i walczy do dziś o prawa zwierząt. No, chociaż teraz nasz minister edukacji powiedział, nie ma czegoś takiego jak prawa zwierząt. Cofamy się do średniowiecza. Będziemy teraz debilami. W każdym razie to jest to. W związku z czym 10 tysięcy godzin, żeby być specjalistą, to jest fikcja, bo ci wszyscy wykładowcy akademicy spędzili więcej na tym, jedni są wybitni, inni są nudni jak flaki z olejem. Tak samo na YouTubie masz ludzi, którzy mają 20 lat i gadają w tak pasjonujący sposób, że można by słuchać i słuchać. No zobacz taką charyzmatyczną osobowość jak Freeze. On ma chyba już więcej lat, ale nie dużo więcej. No i co? Jest fajny, pozytywny, radosny i tak dalej. Przynajmniej tak mówiła mi córka. Więc wierzę na słowo. W każdym razie to jest to, więc da się, czyli nie ma tam takie farmazony, że ileś godzin, żeby być w czymś wybitnym. Bzdura. To są. Dlaczego to jest ryzykowny mit? Ponieważ on ludzi blokuje. Że bo ja już mam na przykład 60 lat, to kiedy ja zrobię te 10 tysięcy godzin? Albo bo ja w czymś nigdy nie byłem dobry, albo bo ja nie mam czasu, bo mam tu pracę, po godzinie mogę swój biznes rozwijać, to kiedy ja zrobię te 10 tysięcy godzin? Farmazony to są. Są ludzie, którzy naprawdę spędzili w jakiejś dziedzinie kilkadziesiąt godzin i już są dobrzy. Może potrzeba 10 tysięcy, żeby być w czymś mega dobry, aczkolwiek i tak przykład z wykładowcami pokazuje, że to nie tak do końca działa. Także
Tyle. Kolejna rzecz, strzelanie energią zamiast konkretnych technik. To mnie zawsze najbardziej wkurzało w rozwoju osobistym. Czyli jedziesz na szkolenie i zamiast się dowiedzieć, jaka jest metoda zarządzania czasem, żebym ja lepiej wykorzystywał czas przy komputerze, tak? Którą możesz mieć z 48-godzinnej doby. Nie, to tam było, przybijcie piątki, jesteś zwycięzcą, coś tam, coś tam. Ja się pytam, co mi ta piątka daje, tak? Gdzie ja prowadzę firmę na przykład, czy wtedy jechałem na takie szkolenie, mówię, ja prowadzę dwie firmy. I co ja mam zrobić z tymi piątkami teraz, że co? Nie wiem, do ekipy zatrudnionej przeze mnie podjechać i teraz dziś, poniedziałek, zbijamy piątki. Thanks God, it's Monday. Yeah! Potem zrozumiałem, że te piątki to nie są dla nas, uczestników, tylko one są dla nich, szkoleniowców. Po to, żeby była dobra emocja, bo zaraz będzie sprzedaż i trzeba będzie biec do stołu, więc trzeba mieć dużo dobrej energii. I to jest, tak to właśnie miało działać. Natomiast ładowanie się motywacją, że możesz wszystko, że fantastycznie, jasne, być może jak ktoś ma bardzo zły dzień, to mu to jest potrzebne, że faktycznie są różne historie ludzi sukcesu, jasne, fajnie o tym czasem poczytać, natomiast dla mnie, i to muszę powiedzieć wprost i brutalnie, koncepcja motywowania się to jest w ogóle chora rzecz, to jest debilizm, bo jeżeli tobie brakuje motywacji, to ty nie powinieneś biznesu robić. To ty powinieneś się zatrudnić u kogoś, żeby ktoś ci mówił, że masz być w poniedziałek o 6 rano i tu masz listę zadań. I wtedy motywacji już nie trzeba, no bo inaczej cię zwolnią, więc to naturalne jest. A jeżeli chcemy robić biznes, to nie ma w ogóle takiej kwestii, że... Dla mnie to był zawsze absurd. Przychodzili ludzie i mówili, Maćku, zmotywuj mnie. Ja mówię, o co tu chodzi? Co to w ogóle znaczy zmotywuj mnie? Jak można nie mieć chęci motywacji? To nie wiem, jeżeli ktoś jest chory. W sensie fizycznie na przykład, ktoś ma jakąś chorobę, która go tam drąży i przez to cały organizm jest osłabiony, to ja rozumiem, że mu się nie chce pracować na przykład, działać, że on nie ma siły, motywacji i tak dalej. Albo ktoś jest w klinicznej depresji od 3 lat. To ja to rozumiem, ale tak normalnie przychodzi normalny, zdrowy człowiek, wszystko jest w porządku. Mówię, zmotywuj mnie, bo ja chciałbym być milionerem, chciałbym mieć pieniądze, no ale jakoś brakuje mi, żeby ktoś mnie kopnął w tyłek. Przecież takiego to chyba w ryj trzeba kopnąć, a nie w tyłek. Poniosło mnie, przepraszam. Oczywiście nie należy go kopać, natomiast należy sobie uświadomić, że jak nie masz motywacji sam w sobie, to nic ci nie pomoże, ani kotwica na kolano, ani, no nie wiem, no to trzeba chyba poszukać swoich celów i zastanowić się, czy ty w ogóle wiesz po co. Po co ty to masz robić, bo jak masz cele, a ci się nie chce, to widocznie to są fejkowe cele, to nie są prawdziwe. Bo do prawdziwych rzeczy to się naturalnie chce zmierzać, do takich, które naprawdę są dla ciebie dobre. Także strzelanie energią, zbijanie farmazony. Zobaczyłem sobie kiedyś parę materiałów różnych szkoleniowców i w niektórych, bo nie we wszystkich, to nie można by tak powiedzieć. Sprawdzałem różnych i na przykład jak był materiał Mateusza Grzesiaka o zarządzaniu czasem, naliczyłem tam chyba w 5-minutowym wideo 16 technik. Mówię, ja pierdzielę ty, jedzie technika za techniką. Dobre, dobre, to mi się podoba. Ale zobaczyłem potem innego, jednego człowieka, celowo bez nazwisk. Nawet nie wiem, czy on dalej działa swoją drogą, ale no i obejrzałem 5 wideo, razem 25 minut na to wykorzystałem z zeszytem, żeby wypisać techniki i nie wypisałem nic, tylko się dowiedziałem, że warto marzyć, dobrze, ale co dalej, co zrobić, więc strzelanie energią, motywacją to są bzdury, to jest bez sensu, motywacja powinna być w nas i to jest naturalny stan zdrowego człowieka, bycie zmotywowanym, a techniki to jest już konkretna rzecz, która rzeczywiście pomaga. I tego trzeba szukać w rozwoju. Przedostatnia rzecz, daleko idące metafory. Czy jedziesz na szkolenie i oni zamiast ci powiedzieć, jak lepiej zarządzać czasem w swojej firmie, jaki na przykład, czy powinienem bardziej zarządzać pracownikami na WhatsAppa, na Signalu bardziej, czy może przez Slacka? Co jest lepsze, jak wychodzi porównanie tych metod, aplikacji i tak dalej? I już. Albo dlaczego leasing jest lepszy niż najem terminowy, tu masz wyliczenie, argumenty. Albo dlaczego spółka ZOO lepsza niż JDG, argumenty. To nie, to oni mówią, teraz skaczemy na spadochronie. A teraz przejdziemy po węglach. Chodziłem po rozżarzonych węglach, fajne doświadczenie, sympatyczne, nie mam nic przeciwko. Ale nie róbmy zbyt daleko idących metafor, że jak ty przejdziesz po węglach rozżarzonych, to ty będziesz na liście Forbesa niedługo. Albo jak pojedziesz na szkolenie i złamiesz strzałę krtanią, bo takie rzeczy widziałem, to ty nagle z jakiegoś powodu lepiej zaczniesz zatrudniać ludzi i stworzysz większy biznes.
Może ja takie pytania zacznę zadawać tym milionerom z Eksperta w Bentleyu. Rafał Brzoska, słuchaj, bo tak chciałem zapytać, ty masz taki wielki biznes międzynarodowy, InPost, to ty pewnie chodziłeś po rozżarzonych węglach. Albo Tad Witkowicz, no, postawiłeś światłowody, które sprzedałeś do CIA, trzy firmy sprzedajesz za kilkadziesiąt milionów dolarów, na pewno twoja krtań złamała niejedną strzałę. What the fuck? Co tu się dzieje? Nie! Nie musisz skakać ze spadochronem, żeby być bogatym. Nie musisz skakać na bungee, ani łamać strzała, ani chodzić po węglach, ani zbijać desek ręką, żeby zarabiać pieniądze. Z perspektywy jakiegoś rozwoju osobistego, takie doświadczenia mogą być ciekawe, bo ktoś może sobie pomyśleć, a skoro przeszedłem po rozżarzonych węglach, to być może mogę też osiągnąć coś jeszcze. Jakiejś takiej wiary wewnętrznej komuś to może dodaje. Natomiast ja pamiętam, że przeszedłem po rozżarzonych węglach, no i stwierdziłem, o fajnie, przeszedłem po rozżarzonych węglach. No. I tyle. Natomiast no nie skakałem ze spadochronem, a radzę sobie w życiu. Więc wydaje mi się, że jak nigdy nie skoczę, a jakoś mnie nie korci, to dalej będę sobie radzić. Znam też koleżankę, która wyszła ze szkolenia, pozdrawiam Natalię, wyszła ze szkolenia w momencie, gdy zaczęło się łamanie strzał krtanią, bo powiedziała, no to już nie, ja wychodzę. Więc ucieszy cię wiadomość, że ona nie złamała strzały, czyli nie osiągnie sukcesu, mimo to, że jest to kobieta, która zarabia około, no nie wiem, 60-70 tysięcy złotych miesięcznie. Przeszła w życiu chyba przez 12 luksusowych samochodów przez ostatnie lata, ma dom za 2 miliony, więc no jakoś bez tej strzały sobie poradzi. Poddała się, przegrana, nie złamała strzały, wyszła ze szkolenia, nieudacznik. No to ja życzę większości ludzi bycia tego typu nieudacznikiem, no nie? Niech wam się tak nie udaje. Także daleko idące metafory, więc znów, jeżeli jesteś tego świadomy, jedziesz na szkolenie i wiesz, że tam będzie węgiel i spadochrony i po prostu tak lubisz, kręci cię to, jest to dobra zabawa. Dobrze, do boju, krzyżyk na drogę, żeby tylko spadochron nie był dziurawy. Ale baw się, jak najbardziej, zabawa, kogoś to kręci, super, ale nie dodawajmy do tego ideologii, że dzięki temu spadochronowi będą miliony na koncie. Nie, po prostu nie. I już. I ostatnia rzecz, skupienie na przyszłości. Dlatego zostawiłem na koniec. W świecie rozwoju, i to jest coś, co ja łyknąłem najbardziej z tych wszystkich rzeczy, czyli cały czas myślenie o przyszłości. Czyli, bo nagle zaczynasz wierzyć w swoje cele, w marzenia, rozpisujesz te cele na kartce i tak dalej. I w którymś momencie człowiek zaczyna mieszkać w przyszłości. Czyli nagle myśli sobie, nagle wszystko, co jest tu i teraz, jest tylko niechcianym etapem oczekiwania na lepszą przyszłość. Tak, czyli mam cel takie auto, no to dziś tego auta nie mam, czyli jestem w sumie w dupie, no mówiąc kolokwialnie, tak? Bo dziś nie mam, czyli dziś muszę pracować, ciężko harować, żeby za rok, dwa, trzy mieć to auto. No, chyba że w najmie to wezmę dziś i za miesiąc będę sprzedawać dom, bo będą kredyty mnie pociągną na dno, ale nieważne. W każdym razie, więc dziś trzeba harować, czyli robić te smutne, przykre rzeczy, żeby kiedyś był gdzieś tam jakiś cel. I takie mieszkanie cały czas w przyszłości. Jak będzie taki dom wielki, fajny, to wtedy będzie fajnie. A dziś co? Na 30-metrowym mieszkanku źle ci? Owszem, pewnych rzeczy tam nie zrobisz. Nie kupisz sobie za dużo i tak dalej. Może jest ciasno, jasne, ale dalej da się normalnie żyć. To nie chodzi o to, żeby celów nie mieć, tylko o to, żeby nie mieć tylko celów, a nie mieć już teraźniejszości. Zwłaszcza, że największy sukces i tak zazwyczaj mają osoby, które tu i teraz dobrze się bawią w swoim biznesie, czyli robią coś, co ich dobrze bawi. Czyli ja nagrywam teraz program i widzisz, przez to jak mnie czasem ponosi, że ja się tu świetnie bawię i po prostu sam ze sobą się zabawiam. Widzisz? Co za gość? Żona w domu, a on sam ze sobą się zabawia. I to jeszcze publicznie. No więc to jest to właśnie, tak się tutaj bawię. I dlatego ja nie muszę teraz myśleć, co mi to ostatecznie da. Efekty uboczne, znaczy te efekty jakieś finansowe, że ktoś kupi na przykład książkę i tak dalej, czy kursy językowe w Instytucie Lingwistyki, to jest wszystko to, o czym nie muszę myśleć teraz, bo teraz myślę o dobrej zabawie swojej i o dobrej wiedzy twojej, czyli żeby ta moja dobra zabawa doprowadziła do konkretów jakichś, czyli żeby ci tu dać rzeczy, które możesz realnie zastosować, i że to nie jest motywacyjne i każdy z was, kto siedzi w rozwoju od paru lat, jest w stanie się zgodzić z tymi rzeczami. Że to nie wymyślił sobie, nie przeczytał na forach, tak jak często hejterzy czytają na forach i kogoś jadą potem, tylko że ten gość to przeżył, tak? Przeszedł przez to i on widzi to, sam to miał i teraz chce ostrzec innych, pokazać, na co trzeba zwracać uwagę. Konkrety, konkrety, konkrety. Dziękujemy. Tak to powinno wyglądać. Więc nie żyjmy w przyszłości, bo wtedy nie mamy teraźniejszości fajnej.
I potem wszystko jest stresujące. No bo praca, poniedziałek trzeba pracować. Po co trzeba pracować? Bo chcę mieć fajne auto. No to trzeba pracować. Nie trzeba. Pracujesz, bo to jest fajne, przyjemne. Robisz coś fajnego. A jak robisz coś strasznego, to zmień i zacznij robić coś fajnego. Życie i tak masz jeszcze w najlepszym wypadku kilkadziesiąt lat, także trzeba się spieszyć. Robić to, co daje ci frajdę i jakość dla innych ludzi. I wtedy skupiasz się tu i teraz, a cele masz na kartce. Raz na kwartał je na przykład nadzorujesz, albo cele miesięczne robisz dla firmy, może tygodniowe nawet dla siebie, ale po to, żeby przełożyć to na listę zadań i potem już robić zadania, czyli być tu i teraz robiąc fajne zadania. Dla mnie to jest nagrywanie programu, pisanie na przykład książki i tak dalej, zarządzanie ludźmi, robienie tych coli z Hiszpanami, z Meksykańcami, z Brazylijczykami, zarządzanie tym wszystkim i tak dalej. Ja się wtedy bawię tym, że mogę po portugalsku gadać z Natalii z Brazylii. Świetna rzecz. Albo z Iniakim z Meksyku. Genial. To samo w sobie jest dla mnie przyjemnością. A to, że z tego będą efekty, to jest też super. Ale nie myślimy teraz o tych efektach, tylko teraz myślimy, że robimy to, wydajemy książkę w Meksyku, teraz Nawyki 2.0, że robimy kolejne rzeczy, kolejne etapy przechodzimy, rozwiązujemy kolejne problemy, bo to w sumie na tym polega, że to jest taka gra, gdzie ciągle rozwiązujemy, pokonujemy trudniejszych bossów i jedziemy z koksem. Także chociaż jak mówię o biznesie w Meksyku, to nie powinienem chyba mówić, że jedziemy z koksem, bo zaraz mi tu o 5 rano przyjdzie ekipa do domu. W każdym razie bawimy się tu i teraz, to jest bardzo ważne, bo ludzie rozwojowi, w tym ja również często, siedzimy za dużo w przyszłości, bo wiemy, że tak wiele jest do osiągnięcia i tyle fajnych rzeczy można zrobić, że ja się przyłapałem na tym niedawno, że się wkurzyłem, że mi nie szedł za dobrze język japoński, w sensie no nie było czasu, kiedy wygospodarować, żeby to w końcu pokonać ten japoński. I mówię, kurczę, wkurza mnie to. Miałem w celach, żeby już gadać po japońsku i nie gadam po japońsku i nagle myślę sobie, ja pierdzielę. Zamiast sobie powiedzieć, ty wieczorek, ty dziś gadasz w 8 językach. I to w każdym z nich testowałeś, co najmniej godzinę z obcokrajowcem, żeby się dogadać. Więc to jest faktyczny rezultat. To jest coś, co działa, to jest bezdyskusyjne. A ty płaczesz, że nie znasz japońskiego. No, ale to wiecie, jest coś takiego właśnie w rozwoju, że te tak zwane więcej, to jest coś, co nigdy się nie kończy. Ani w pieniądzach, ani nie wiem, w mieszkaniach. Ktoś się do większego mieszkania przeprowadził, potem do domu, to chce mieć większy dom. Ani w umiejętnościach. Jak u mnie to akurat padło na umiejętności bardziej niż na mieszkania, samochody i tak dalej. Więc ja potem myślę, chcę jeszcze znać nowy język, nową rzecz. Jeszcze więcej ludzi, z ludźmi mi też tak padło. Chcę zatrudnić jeszcze więcej ludzi. Chcę mieć większą ekipę, większej ilości krajów i tak dalej. Więc no tak jest. I tu trzeba jakiś balans, bo nie chodzi o to, żeby z tego rezygnować, tylko żeby był balans, żeby cały czas, tu i teraz dobrze się bawić, a reszta, żeby była efektem ubocznym, czyli żeby ta przyszłość i te cele były wyznaczone, a następnie skupiamy się na liście zadań. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ta wiedza ci się przyda, czyli że weźmiesz z rozwoju osobistego to, co w nim jest dobre. Jest wiele fantastycznych metod rozwoju. Psychologia społeczna, socjologii elementy również, neurolingwistyczne programowanie, terapia prowokatywna, myślenie pytaniami, radykalne wybaczanie, the work, mnóstwo różnych genialnych metod, które naprawdę mogą drastycznie zwiększyć szansę twojego sukcesu finansowego, a jednocześnie będziesz odrzucać te robaczywe tutaj jabłka skisłe, bo z rozwojem osobistym jest trochę jak supermarketem. Możesz tam iść po to, żeby kupić sobie batoniki dla siebie i dla dzieci, żeby zwiększyć szansę, że wszyscy dostaniecie raka, a możesz też iść tam po owoce i warzywa po to, żeby zrobić nieprzetworzony, pyszny i zdrowy obiad. To od ciebie zależy, więc życzę wam wszystkim, żebyście unikali jak najbardziej tych szkodliwych słodyczy rozwojowych, które świetnie smakują, świetnie wyglądają, ale coś z nimi jest nie tak. Ewidentnie coś z nimi jest nie tak, a żebyście brali te pyszne, zdrowe warzywa i owoce, które dzięki temu doprowadzą was do zdrowia. W tym wypadku do finansowego zdrowia, w związku z czym owocnego rozwijania się. Mam nadzieję, że tylko te pozytywne owoce, że tak możecie ocenić to, co my oferujemy w ekspertia.com.pl, nasze książki, materiały, że faktycznie to jest po właściwej stronie, tak? Ale czytamy maile i opinie na bieżąco, także chyba tak jest. Chyba sprzedajemy jednak owoce i warzywa, a nie batoniki, także zapraszam was na ekspertia.com.pl. Zalajkujcie ten odcinek, jeżeli macie kogoś znajomego, kto zaczyna swoją przygodę z rozwojem osobistym i chcecie, żeby uniknął tych różnych pułapek i żeby szedł tą drogą lepiej, to też przekażcie mu to. No i tyle. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć!